Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj będziemy pikować łubin trwały, który wysiewałam 9 lutego. Łubin wysiałam tutaj do ziemi i zostawiłam w szklarni w rozsadniku. Jeżeli wysiewaliście łubin sobie w domu, no to na pewno on już jest nieco większy i może nawet trochę bardziej wybujały. Ja stwierdziłam, że skoro łubin jest kwiatem, który właściwie rozsiewa się sam w ogrodzie, no to w takim rozsadniku będzie mu najlepiej. I dzięki temu przyspieszę trochę zbiory, ale jednocześnie nie wysiewając go w mieszkaniu, spowoduje, że on mi się nie będzie wyciągał. I jak widzicie, jest naprawdę bardzo ładny i dostał już liści właściwych, czyli tych tutaj do góry. Więc jest to odpowiedni moment na to, żeby go tutaj porozsadzać. Więc chodźcie, pokażę Wam, jak to zrobić. U nas trochę jak na placu budowy. Mamy rozpoczęte kilka prac. Wczoraj jeszcze w przerwach, gdzie padał deszcz, robiliśmy domki dla ptaków, które jeszcze nie skończyłam robić wcześniej. Więc jak widzicie, troszeczkę u nas na spartańskich warunkach. Mężu jeszcze w oddali, jak słyszycie, skręca mi regały takie, które tutaj będę miała dla właśnie tych wszystkich bylin i kwiatów jednorocznych, które będą po prostu w szklarni, ale nie wymagają bycia w rozsadniku. Słuchajcie, do pikowania tego łubinu będę używała doniczek P9. Jeżeli nie macie P9, bo to są dość duże pojemniki, albo nie macie miejsca tyle na takie duże doniczki, możecie używać P6, czyli 6x6x6. Ale ja z racji tego, że po prostu później w sezonie, znaczy teraz mamy bardzo dużo różnych prac zaczętych, nie zawsze będę miała czas na to, żeby po prostu codziennie czy co drugi dzień podchodzić tutaj i to wszystko podlewać, więc wolę wysiewać po prostu do większych pojemników, przy których tak często nie muszę po prostu chodzić. Dodatkowo wszystkie składniki odżywcze, wszystkie nawozy i tak dalej, wszystko w takich pojemnikach po prostu jest duże i takie im większe pojemniki wybieracie sobie do rozsady, tym mniej problemu i mniej chodzenia przy tych rozsadach. Więc jak widzicie, mam 7 sadzonek. 3, 6, jeszcze jedną. W ogóle nie mogę się doczekać, kiedy pokażę Wam, jak wygląda mój warzywnik, który no już w całości praktycznie można powiedzieć, że zrobiliśmy. Teraz zobaczcie. Wezmę pikownikiem, troszeczkę podważę, tak od samego dołu po prostu wyciągnę sadzonkę. Postaram się nawet zabrać z tą ziemią, którą tutaj jest. Jak widzicie, jego systemy korzeniowe są dość długie, więc będę potrzebowała dość sporej dziury w środku, żeby tutaj go wsadzić. Będę go sadziła na tą samą głębokość, jaką rósł w tej drugiej doniczce. Chwycę sobie za liście i go delikatnie przesypię. Przesypię go tak, żeby te liścienie, które tutaj są, żeby były na wierzchu. O. I tak go zostawię u siebie już tutaj w doniczce. I następny. Znowu sobie wbijam głęboko pikownik i delikatnie podważam. To już był naprawdę ostatni moment na to, żeby się zabrać za te łubiny, bo za chwileczkę by system korzeniowy każdej sadzonki był na tyle długi, że ciężko by mi było po prostu je porozdzielać. A teraz, jak widzicie, ten już poszedł tak głęboko z korzeniami, że nawet jest ciężko go stąd wydobyć. O, zobaczcie, jakie długie ma korzenie. Bardzo ładne. Dlatego ja wolę wysiewać do takich wysokich pojemników, bo ten był P12, żeby po prostu te sadzonki miały bardzo dużo miejsca na rozrośnięcie się systemów korzeniowych. I wtedy po prostu nie muszę na wariata pędzić, żeby je wszystkie pikować, bo gdyby były w mniejszych pojemnikach wysiane tak rzutowo, to po prostu bardzo szybko by miały za mało miejsca i bardzo szybko by im się plątały te wszystkie korzenie. Kolejny łubin wysiany w lutym, więc jest szansa na to, że zakwitnie mi jeszcze w tym pierwszym roku. Może nie zakwitnie tak bujnie, a na pewno nie zakwitnie tak bujnie, jak będzie kwitł w kolejnych latach, ale jest szansa, że jednak mimo wszystko będzie cieszył moje oczy. Tu widzicie dwie sadzonki obok siebie, delikatnie chwytam i tak rozkładam na boczki. Ten, widzicie, jeszcze nie miał liści właściwych, tylko miał same liścienie, dopiero te liście właściwie wychodzą. Chwytam zawsze za liścienie, żeby nie uszkodzić ani łodygi, ani tych liści właściwych, które tutaj wychodzą. Tak.
kolejny. Przez pierwszy tydzień po pikowaniu nie będę w ogóle go podlewała nawozami, tylko samą wodą, ale od przyszłego tygodnia zacznę go już zasilać nawozami. Jakie nawozy używam, możecie zobaczyć w odcinku o tym, który niedawno dodałam. Tam pokazywałam Wam i opowiadałam, jakimi nawozami podlewam w moim ogrodzie. Mogę Wam tylko tutaj podpowiedzieć, że również będę do łubinu używała nawozu do pomidorów. Jak wyciągacie Wasze rozsady, to starajcie się robić to naprawdę jak najdelikatniej potraficie, żeby po prostu te systemy korzeniowe, które wydała roślina, nie uszkodzić. Tak jak widzicie, ten łubin jeszcze jest taki maluteńki, tak za tydzień, jak zrobię Wam obchód po rozsadach, będzie jeszcze raz taki. Mamy. Tak. To jest niesamowite, jak właśnie pikowanie roślin tak naprawdę daje im życia do tego, żeby mogły startować dalej z rozwojem. Taki łubin, jeżeli byłby już, na przykład byłaby już połowa maja, to mogłabym śmiało posadzić już u siebie w ogrodzie. Ale łubin jest też przysmakiem ślimaków, więc warto jest zadbać jednak mimo wszystko o to, żeby zrobić rozsadę, a dopiero później takie już większe rośliny wsadzić do ziemi, żeby te ślimaki nam tych naszych rozsad nie podgryzały. Żeby te rośliny po prostu mogły urosnąć trochę większe. Ja w następnym odcinku pokażę Wam, jak w szklarni dbam o to, żeby wytępić ślimaki. Bo jak wiecie, u mnie w ogrodzie są jeże i ja tutaj w ogrodzie na rabatach czy gdzieś tam koło warzywnika nie sypię nad tymi niebieskimi granulkami na ślimaki, bo po prostu te niebieskie granulki trują moje jeże i ptaki, więc staram się ich unikać. Ale ślimaki no, trzeba tępić, bo jednak one szkodę wyrządzają dość dużą w naszych ogrodach. I tu zostały mi jeszcze dwa. W zeszłym roku w ogóle coś dopadło moje łubiny i dosłownie je podziurkowało jak taką koronkę. Nie wiem, co to było. Nie zlokalizowałam intruzów. Nie wiem, czy macie jakieś doświadczenie w tym temacie, co mogło mi je tak właśnie podziurkować. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzach. I taką maluteńką sadzoneczkę też tutaj właśnie przesadzę. Chociaż taka malutka sadzonka bez żadnych liści właściwych może sobie nie poradzić. No. No i tak popikowane teraz podleję. Ja dbam o to, żeby woda, którą podlewam tutaj w szklarni, wszystkie moje sadzonki, była już ogrzana. Beczkę z wodą już sobie uzupełniłam ze studni, ale ze studni woda jest naprawdę bardzo zimna, więc tutaj w wiadrze po prostu wstawiam sobie to wiaderko wieczorem do szklarni, a następnego dnia już ma ta woda odpowiednią temperaturę. Jak widzicie, ziemia troszeczkę opadła i bardzo dobrze. Sadzonki tutaj ładnie sobie, sadzonki się tak ustabilizują, ziemia troszeczkę opadnie i wszystko będzie ładnie rosło. Tu, gdzie widzicie, tej ziemi jest troszeczkę za mało, bo ten łubin akurat widać, że ta łodyga wystaje za bardzo, to po prostu troszeczkę tutaj przygniata. Jak widzicie, moje łubiny są już przepikowane, ponieważ mój łubin rósł tutaj w rozsadniku w szklarni i jak widzicie, ma się świetnie, to ja go nadal w tym rozsadniku zostawię na jakiś tydzień. Po tygodniu, jak już te sadzonki się dobrze ukorzenią i się odnajdą w tym nowym miejscu, to wezmę już je, postawię na takie stoły rozsadowe, które właśnie robimy dzisiaj. Także za kilka dni będziecie mogli zobaczyć, jak oprowadzę Was po tych wszystkich moich rozsadach. Zobaczycie, jak on już wygląda większy. Naprawdę pikowanie daje takiego powera do wzrostu, że szok. Dodatkowo tydzień po pikowaniu będę już zasilała moje
moje łubiny różnymi nawozami. Przede wszystkim tymi bakteriami, też kwasami humusowymi i dodatkowo nawozem do pomidorów, który świetnie będzie pędził je do tego, żeby one bujnie rosły i bujnie kwitły. Mam nadzieję, że Wasze łubiny też wyglądają w miarę tak dobrze jak moje i będą cieszyć nasze oko jeszcze tego lata. A jeśli nie będą kwitły w tym roku, to na pewno będą kwitły w kolejnym. I w kolejnych, i w kolejnych, i w kolejnych. Także pozdrowionka!